Gramy na maksa, czas na recenzję Wolfensteina 2D New Colossus, gra, która pojawiła się na PC-ta, na PlayStation 4, na Xbox One. I co? Na Switcha? I niebawem na Switcha. Właśnie, bo się tak zastanowiłem. Faktycznie, pojawi się. Producentem jest Machine Games wraz z Bethesdą, wydawcą na świecie oczywiście też Bethesda. W Polsce Cenega Poland. Mamy polską i angielską wersję językową. Gra w ogóle zadebiutowała tutaj gwoli ścisłości 27 października bieżącego 2017 roku. No i Pawle, mieliśmy okazję praktycznie grania w Wolfensteina od dnia premiery. To była chyba jedna też z takich gier, na które najbardziej w tym roku czekaliśmy, bo to jest taka strzelanka, która w przypadku przynajmniej jedynki jakby przywróciła nadzieję w to, że możemy jeszcze zagrać w jakieś szalone strzelanki, które pozwalają nam naprawdę zaszaleć, rozwalać wszystko, używać dwóch karabinów, nie patrzeć się na nic, wybuchy, flaki, naziści, no wszystko tak przecież naprawdę. Niedawno Wolfenstein pierwszy ten z nowych pojawił się na naszej liście FPS-ów i to całkiem wysoko, zdaje się, chyba czwarty był. Dokładnie tak. No i teraz dostaliśmy dwójkę, którą myśleliśmy... Właśnie zaczyna w zasadzie zaraz po wydarzeniach... Po jedynce, tak. Dosłownie w momencie, kiedy się kończyła jedynka. No i oczywiście zaczynamy, tak jak w przypadku jedynki, to na pewno nie będzie spoiler, ale no na wózku inwalidzkim, tylko że tym razem mamy troszeczkę więcej jakby swobody i możemy się na nim poruszać, strzelać do nazistów i tak dalej, i tak dalej. Cała gra się dosyć dziwnie rozwija i tu może to będzie trochę spoiler albo i nie, ale tak naprawdę do 1/3 gry mamy na przykład 50% życia, co jest bardzo irytujące. Później oczywiście mamy już 100% i dalej możemy mieć nawet jeszcze więcej, ale to już byłoby za dużo z mojej strony, jeśli chodzi o zdradzenie fabuły. Ale może właśnie zaczniemy inaczej, bo zawsze zaczynamy od fabuły, ale właśnie od tego elementu zdrowia. Bo co mnie bardzo zdenerwowało w Wolfensteinie, to jest to, że dostając obrażenia, nie mamy w ogóle takiego responsu, odpowiedzi. Nie czujemy tego, ani nie widzimy, że dostaliśmy strzał w nogę, w twarz albo w rękę i nagle giniemy i tak się zastanawiamy, dlaczego. A później się przyglądamy temu paskowi i faktycznie, no mi ucieka, ale na ekranie przecież nie ma żadnej krwi, nie trzęsie się on, nie jest zamglony. Ja grałem na padzie, pad się nie trzęsie, o co w ogóle chodzi? A okazuje się, że tak jakby Machine Games zapomniało w ogóle dodać takiego jednego... Feedbacku, tak ja nie... Nie mówi nam nic. Głównego elementu, jeśli chodzi o strzelanki. Znaczy tak, przypomina mi to troszeczkę, szczególnie Bioshocka Infinite. Tam był ten sam problem, gdzie gra nie mówiła nam w żaden sposób, nie było żadnego feedbacku na temat tego, czy dostajemy obrażenia i bywało tak, że jesteśmy w środku wymiany ognia i nagle okazuje się, tak, kurczę, już nie żyje. Ludzie narzekają, co prawda, na zbyt widoczne oznaki tego, że dostajemy obrażenia, na przykład te blood screeny, które pokrywają nam cały ekran, czy innego tego typu wymysły. Natomiast widać, że kiedy tego zabraknie, jest być może nawet dużo gorzej, tak? No bo tym bardziej, że ta gra nie jest tak bardzo łatwa, jak na przykład Bioshock, wydaje mi się. W Bioshocka o wiele łatwiej chociaż było mi przejść. Pierwszy Bioshock, zdaje mi się, może był trudniejszy od tego. No ale natomiast w pierwszym tutaj, był ten feedback. Jeżeli chodzi nam o sam poziom trudności tutaj, no ta gra jest dosyć specyficzna, bo ona nie jest jakaś specjalnie trudna, ale na pewno odczujemy wyższy poziom trudności ze względu na to, że nie będziemy właśnie pamiętali o tym, że dostajemy obrażenia i może być tak, że zupełnie... Że śmierć, którą zaliczymy, ona może nam się wydawać niespecjalnie z naszej winy w takiej sytuacji. Dokładnie, ale może to też było jakieś założenie twórców, że śmierć w tym Wolfensteinie to jest nic takiego i próbujmy dalej, idźmy dalej, chociaż, no nie wiem, to takie usprawiedliwianie trochę na siłę. Tym bardziej też wydaje mi się, że gra jest trudniejsza, jeśli przychodzi się ją w sposób bardziej taki skradankowy. Skradanie ma dużo mniejsze znaczenie niż miało w poprzednie. I tak i nie. Mniej wynagradzające, wydaje mi się. Jednak. Może tak, ale na pewno trudniej się przechodzi grę, bo zauważyłem w pewnym momencie, gdy była taka jakby pseudowalka z bossem, że już sobie no po prostu nie daje rady, biegając gdzieś i skradając. I postanowiłem, będę biegał w kółko, będę zabijał, biegł na przeciwnika i będę strzelał do bossa. Zabijał przeciwnika innego i strzelał do bossa. I faktycznie patrzę, umiem
umiem grać w Wolfensteina dwójkę jednak. I to było dziwne, bo jednak przynajmniej dla mnie wolałem w Wolfensteinie trochę tak podchodzić skradankowo do tej gry, bo jednak oferuje ona trochę więcej swobody. Przed recenzją powiedziałeś, że ona jest bardzo liniowa, ale na pewno nie tak liniowa jak jedynka. No tak. Tutaj mam więcej tych opcji przechodzenia na różne sposoby też danych lokacji, bo w pewnym momencie tej też w grze wybieramy trzy jakby super specjalności, albo możemy jakby, nie wiem, czy to będzie spoiler, ale jakoś to wytłumaczę tak zmyślnie. Możemy się prześlizgać pod między takimi kanałami, możemy coś bardzo z bara ściągać, albo możemy mieć takie pseudoszczudła i przechodzić przez nie, dzięki nim dalej. I też w zależności od wybrania tej specjalnej umiejętności, tak też kreuje się nasza rozgrywka, więc na pewno jeśli chcemy się prześlizgać pod spodem, no to faktycznie pewnie będziemy chcieli grać typowo skradankowo, ale wracając może już do tej fabuły, bo... No właśnie, bo odłożyliśmy fabułę na drugą stronę, znaczy tak na trochę później, zazwyczaj od tego zaczynamy. Ale ona jest, najważniejsza. Wydaje mi się tak. Ona na pewno nie jest typową FPS-ową fabułą odłożoną na bok. Ona stanowi tutaj na tyle integralną część rozgrywki, że no nie chcę tutaj przesadzić, ale wydaje mi się, że ze 40% czasu rozgrywki, jeżeli nie giniemy za dużo, spędzimy oglądając cutscenki lub w momentach, w których co prawda sterujemy postacią, ale nie do końca jest to gameplay, bo na przykład zwiedzamy jakiś półotwarty hub, tak? Na przykład jakieś miasteczko, gdzie możemy słuchać wypowiedzi, możemy oglądać już na takie krótkie, humorystyczne scenki. I z jednej strony mogłoby być to tutaj minusem, tak? Ze względu na to, że ta gra kosztuje tyle, co taki typowy tytuł AAA, ale jednocześnie nie ma multiplayera i oferuje nam nie aż tak dużo rozgrywki. Co prawda tutaj to się waha, bo są ludzie, którzy tą grę przechodzą w 15 godzin, są ludzie, którzy tą grę w 7 godzin przechodzą. Zależy jeszcze, jak się do tego podchodzi, czy się bardzo spieszy. No ja przeszedłem tą grę w 10 godzin i nie powiem, że olałem, jeśli można tak użyć tego słowa, elementy, w których zbieramy szyfry Enigmy. To są takie papierki, które mają tacy lepsi wrogowie, generałowie, bym powiedział, albo SS-mani. I dzięki zebraniu kilku takich, zabiciu kilku SS-manów i odebranie im tych szyfrów, możemy sobie aktywować w hubie, bo jesteśmy na łodzi podwodnej, to jest nasz taki hub, z którego na misję wyruszamy. Możemy sobie odblokować takie dodatkowe, pseudo-poboczne misje, w których zabijamy konkretnych, kolejnych po prostu SS-manów, więc na tym to polega. No i oczywiście teraz chyba nawet w przeciągu jednego czy dwóch dnia pojawi się kolejna jakby fala tych kolejnych SS-manów, których będziemy mogli zabić. Tak więc gra jako tako stara się jednak zaoferować coś oprócz tej fabuły. No ale tak jak powiedziałeś, to jest najważniejsze. Ona waha się między tam od 6 może, od 7 nawet do 12-15 godzin. Ale jak wspomniałem o tym ubocie, którym się poruszamy, bo tak zaczynam grę, no to trafiamy do USA. To też jest ważne, jak się trochę dookoła tą recenzję robimy. Ale trafiamy do USA w latach 60-tych. Takich które pseudo, jest... trochę futurystycznych, no latach tak. 70-tych, gdzie mamy gdzie naziści pseudo latające spotki. Oczywiście wygrali wojnę i opanowali całe USA. Nawet Ku Klux Klan się stał w sumie takim czymś dosyć normalnym. Tylko biali niebieskookcy blondyni mają uprzywilejowaną pozycję, jeśli ktoś jest Żydem, albo nie wiem. Albo tak by się złożyło, że nie ma blond włosów, ma na przykład wąsik, no poza tym jednym takim. Poza tym jednym, to ma przechlapane tak naprawdę, no i czuć to, ten jakby duch tej II wojny światowej, jeśli można też to tak ująć. To klimatycznie to bardzo przypomina mi ten film sprzed paru lat, Quentina Tarantino, Bękarty wojny. Przy czym tutaj taka mała herezja, ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego reżysera i chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że scenarzyści nawet lepiej to od niego, to w co on celował, zrobili. Jeżeli lubicie ten film, to dla was to będzie sam plus, jeżeli nie lubicie, to na pewno i tak warto spróbować, bo tutaj fabularnie taka nawet nie chodzi o to, że ona jest jednocześnie zabawna, ona jest jednocześnie wciągająca. Jest tu na pewno dużo takiego dziwnego humoru, takiego niedorzecznego wręcz, ale jednocześnie ona ma takie poważne akcenty, szczególnie jeżeli chodzi o backstory Blaskowicza, które odkrywamy tutaj w postaci takich jakby flashbacków. Tak, tego, kim byli jego rodzice, jak to się stało, żeby w ogóle stał się takim człowiekiem, który zabija tysiące nazistów i jest najbardziej poszukiwanym
antybohaterem w ogóle dla całych jakby wielkiej trzeciej rzeszy całego globu tak naprawdę. Jedna rzecz, jeżeli jeszcze chodzi o te cutscenki, bo to jest taka techniczna sprawa. Jak na grę, która tak mocno opiera się na fabule, cutscenkach, Bethesda dosyć słabo poradzi... Znaczy Bethesda. Machine Games. Troszeczkę słabo poradzili sobie z płynnym przechodzeniem z gameplayu do cutscenek. Mamy bardzo często takie wyraźne cięcie, taki krótki, ciemny ekran, powiedzmy przez około sekundy. Bardziej chyba widoczny na konsolach, ale na PC-cie też to widziałem. Przeskok między gameplayem a cutscenką no bywa czasami taki twardy i on trochę zabiera nas z tego tempa gry. Troszeczkę nas jakby... O, to dalej... To jest tylko gra, tak? To nie jest film, który sobie tak przyjemnie oglądacie, w który wsiąkacie. Ale można powiedzieć, podsumowując może tą fabułę, że to jest jakby dużo poważniejsza część Wolfensteina. Nie ma tu aż tak bardzo takich humorystycznych wstawek. Bardziej one są takie ironiczne, ale zazwyczaj jak pojawia się ten... humorystyczna, ale nie rzuca żartami na prawo i lewo. Tragiczna, bo coś jest śmieszne, ale zaraz dochodzi do nas, że ten świat jest tak brutalny i że jakby coś takiego naprawdę się stało, no to cholera, no to by był jeden, no najgorszy świat. Ale pojawiają się na przykład takie ciekawe rzeczy, takie znajdźki jak, prawda, płyty winylowe, gdzie znowu usłyszeliśmy znane hity z lat 50., 60. i 40. w wydaniach niemieckojęzycznych, więc to się pojawia, więc warto tutaj sprawdzać kąty, patrzeć co tam się znajduje, bo bardzo dużo ciekawych rzeczy, można też grafiki koncepcyjne, jakieś portrety, tak więc całkiem dużo tego jest. No i może przechodząc do tego, jak sama gra wygląda, bo ja byłem w sumie zachwycony. Dawno też nie grałem na PC-cie, muszę się przyznać, bo większość gier, które dostawaliśmy do recenzji, to jednak były albo na PlayStation 4, albo na Xbox One. No i tutaj grałem pierwszy raz Wolfensteina na moim komputerze i zobaczyłem, wow, jaka ta gra jest piękna. Przede wszystkim bardzo duży skok względem jedynki. Mamy tam flashbacki z jedynki i można to jednak zobaczyć. Ale to też chyba trochę odświeżyli, szczerze powiedziawszy. Tak, ale zastanawiam się, czy te flashbacki właśnie nie były tam również w celu tego, żeby tutaj pokazać, no proszę, tutaj widzicie, jak to wyglądało, teraz macie nowsze te, no postaci wyglądają świetnie, otoczenie wygląda świetnie. Przede wszystkim bardzo mi się podoba to, jak stonowane są kolory. Taka jest bardzo kolorowa, znaczy ma bardzo mocne kolory, ale jednocześnie nie jest taka cukierkowo kolorowa. Troszeczkę ciężko to określić, to są takie bardzo mocno intensywne kolory z czerwienią przede wszystkim. Jest duży kontrast tutaj zrobiony, ale jednak ten brud i brutalność świata jest nadal zachowana. No i też są etapy, w których no po prostu w kosmos. Kosmos nas to zabiera myślowo i dalej nie będę kończył, ale tak jak w jedynce też trafialiśmy w różne dziwne miejsca, tutaj też trafimy. Poznajemy różnych dziwnych ludzi. Bo gama postaci jest absolutnie rewelacyjna. To są świetnie zagrane, świetnie wymyślone. Nawet te mniejsze postaci, które pojawiają się przez chwilę, no kupują nas. Wszystkie mnie praktycznie interesowały. Ciężko mi było znaleźć słabe ogniwo w tej naszej ekipie, czy wśród naszych przeciwników. Nie wydają się takie oczywiste i tak naprawdę z każdą z tych postaci, które pojawia się obok, można by stworzyć grę. Zawsze ona coś... Taki mały spin-offik w postaci taki DLC. Mały spin-offik i zobaczyć, jak ich życie wyglądało wcześniej, jakim cudem stali się tacy jacy są. Tak więc, no, może przechodząc do podsumowania, dla mnie to jest takie bardzo mocne 8 na 10, bym powiedział, bo zabrakło mi tego troszeczkę szaleństwa w drugim Wolfensteinie. Nie mamy tutaj, przynajmniej ja, no nie wiem, bardzo się starałem, ale nie ma tutaj żadnego takiego elementu, w którym na przykład w jedynce mieliśmy dwie bronie i naparzaliśmy przeciwników i to było takie szalone, to było takie... Taki właśnie Wolfenstein, powrót do tych pierwszych gier, pierwszych strzelanek. Tutaj czegoś takiego nie ma. Ta gra jest dosyć bardziej spowolniona, bym powiedział. Okej, może sama prędkość rozgrywki, czyli strzelanie, bieganie, to okej, ale jakby pacing, tempo tego, jak się to rozwija, ile jest cutscenek, ile jest rozmów, a ile tego strzelania, a ile kombinowania, by przejść kolejne etapy, nie wiem, tak zręcznościowo, że tutaj musimy się prześlizgnąć, tu otworzyć, tu to nacisnąć. Ona jest zrobiona bardziej na poważnie, ale to jest też związane z samą fabułą, która też jest dużo bardziej poważniejsza i właśnie dotyka tego, dlaczego BJ Blazkowicz to BJ Blazkowicz, jak to się stało, że stał się takim badassem.
i jak to się tak naprawdę skończy. I na pewno też zobaczymy kolejną część, z czego jestem uradowany, więc dlatego ode mnie 8 na 10. Jeżeli o mnie chodzi, przede wszystkim, no tutaj się zgadzam, gra poszła w troszeczkę innym kierunku, ale no widać, że oni próbują z tego zrobić też coś, co będzie można rozwinąć później, tak? I dlatego, szczególnie na tle innych FPS-ów w tym roku, których tak, aż tak dużo nie było, tak no na tylko dobrą sprawę, Call of Duty w tym momencie. Prey wyszedł wcześniej, Prey. Który trochę już to wyleciał z pamięci. Był dobry, ale wyleciał trochę z pamięci. World War II, to jeszcze będzie recenzja, to się dowiecie jak jest, ale mnie szczególnie jakoś nie zachwycił w porównaniu z tym. Jeszcze chyba tylko Battlefield, więc na tle innych FPS-ów to jest dla mnie w tym momencie zdecydowanie najlepszy FPS i chociaż są małe problemy z tym, jak zbalansowana jest ilość tych cutscenek, powiedzmy, do samego gameplayu oraz to, że to wciąż jednak jest dosyć liniowy shooter, który też nie daje nam na przykład dużo sprzętu, mamy mało broni tak na dobrą sprawę przez całą grę, wybór jest trochę ubogi. No nie wspomnieliśmy, że można je ulepszać, to jest też jakby tak, no właśnie, dobrze, że sobie przypomnieliśmy natomiast, na koniec recenzji. Natomiast to wciąż, no mówię, rewelacyjny i te cutscenki też naprawdę wciągają. Chciałbym przeżyć następne przygody z tą samą ekipą, pooglądać je, więc no ode mnie też będzie 8. Tak więc 8 na 10 od Gramy na Maxa i dziękujemy Cenedze Polska za dostarczenie kopii do recenzji.